czym Boże, coś wam powiem. Jan nie mówi prosto i zrozumiale dla wszystkich. Jego teksty wymagają skupienia i uwagi, by wychwycić przekaz, który do nas kieruje. Ale bardzo dobrze jego dzisiejszy fragment wpisuje się w hasło pracy duszpasterskiej – wierzę w Kościół Chrystusowy. Bo o wiarę w Syna Bożego dziś się rozchodzi. Bóg zrobił w świecie rewolucję miłości. Od początku stworzenia obdarzył człowieka miłością i nigdy tej miłości nie cofnął, ani nie cofnie. Nie może przecież sam sobie zaprzeczyć. Chciał obdarzyć Adama i Ewę swoim królestwem, ale oni wybrali drogę grzechu. Gdy przyjął ludzkie ciało i o królestwie nauczał, chcąc je wprowadzać, został uznany za zbyt prostackiego, gdyż stwierdzono, że to Bogu nie przystoi. Jednak w tym swoim działaniu, choć tak bardzo się wyróżniał na tle wszystkich ludzi, pokazał, że można żyć pięknie bez całego zaplecza bogactw, wygód i splendoru. Pokazał całe swoje piękno, pozbawione kiedykolwiek sztucznych uśmiechów, kolorowych markowych ubrań, suto zastawionego stołu i tłumu wiernych fanów, którzy trzymali się przy nim ze względu na jego pozycję. Jego postawa i jego działania często nie przynosiły rezultatu, bo ci, do których wychodził, zwyczajnie nie chcieli jego rad. Nie ma się co dziwić, bo istotą królestwa nie jest złoto i drogocenne ubrania, ale dziecięca prostota i szczere zjednoczenie z Bogiem. Jezus przychodzący z nieba jest ponad wszystkim. Sprawy ziemskie nie są dla Niego najważniejsze. Owszem, On przez czas życia na ziemi odczuwa takie potrzeby jak każdy człowiek. Głód, zmęczenie, trwogę, gniew. Ale nie czuje potrzeby, by próbować stawać się kimś innym niż jest w rzeczywistości. Najczęściej dawał o tym znać faryzeuszom, gdy mówił do nich, że są jak groby pobielane. Z wierzchu czyste, a w środku pełne plugastwa. Widać ich z daleka podczas religijnych praktyk, ale jednocześnie stoją daleko, gdy trzeba podać rękę potrzebującemu. Mają usta pełne pięknych porad i mądrości, ale ich ręce są puste od konkretnych uczynków miłości i miłosierdzia. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży. To wbrew pozorom nie jest groźba ze strony Jezusa, ale wyraz najgłębszej miłości, która przestrzega przed potępieniem. Oddalanie się od Boga prowadzi do śmierci. Chcąc odkrywać Boga, potrzebujemy ciszy. Trudno o nią w codziennym życiu. Jednak można o nią powalczyć. Ja na przykład wykorzystuję wyjazdy do domu, czy jakąkolwiek inną podróż, ponad godzinę w jedną stronę, żeby pomyśleć o tym, co dalej trzeba robić. Ale też wykorzystuję ten czas na słuchanie mądrzejszych ode mnie, albo zwyczajnie patrzących inaczej na Boże sprawy, na wiarę, na Kościół, na Ewangelię. To pozwala na zweryfikowanie dwóch dróg i dwóch światów. Mojego, czysto ludzkiego i Bożego, pełnego ducha. Te dwie drogi przecinają się w różnych momentach. A czasem idą jedną ścieżką, by za chwilę zupełnie się od siebie oddalić. Ten świat duchowy jest taki spokojny, łagodny, jasny, gdy znów nasz świat jest taki smutny, nerwowy, opryskliwy. Nasz świat szuka autentyczności. A cóż bardziej prawdziwego niż Słowo Boże? Co jest bardziej autentyczne niż ten, który z niezmierzonej obfitości udziela ducha? Dlatego właśnie kto przyjął jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Z Panem Bogiem.